Motodziennik wspiera platforma samochody.pl, portal z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, na którym możemy kupić lub sprzedać auto nowe bądź używane. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na kolejny tydzień z nami. Odcinek numer 262 przed Państwem, a w nim przede wszystkim nowości i aktualności. Młodsza część z Państwa raczej tego nie pamięta, ale na przełomie XIX i XX wieku, tak jest, to nie pomyłka, ponad 120 lat temu auta elektryczne były już dostępne, na równi ze spalinowymi i parowymi. I podobnie jak dziś, każda z tego typu konstrukcji miała swoje wady i zalety. Z jakiego powodu z finałowej trójki na wiek cały ostały się jedynie samochody spalinowe? To bardzo proste. Dawały wolność, niezależność i zapewniały autonomię. Naszym prapradziadkom, no może nie naszym, ale naszych rówieśników ze Stanów, przeszkadzał ograniczony, bez porównania mniejszy niż dziś, zasięg aut elektrycznych oraz fakt, że uzupełnianie prądu trwało niewspółmiernie długo. Zaraz przejdę do meritum, ale najpierw oświadczenie. Ja nie jestem przeciwnikiem aut elektrycznych, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że są coraz lepsze i coraz tańsze, a niektórymi naprawdę bardzo przyjemniej się jeździ. Ale jestem przeciwnikiem odgórnego zakazu rejestracji aut spalinowych od roku 2035, jak również wspierania elektrycznej motoryzacji wspólną kasą w postaci dopłat, bo to nic nie wnoszące subsydiowanie producentów aut. Jeśli ktoś ma warunki, ochotę i kasę, niech sobie jeździ elektrykiem. Jak chce, to niech nim nawet na wakacje do Chorwacji jeździ. Nic mi do tego, ale ja nie zamierzam. Tytułem wstępu tyle i przechodzimy do informacji z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Jak nie trudno się domyślić, jest to instytucja kontrolująca budżet, ale też wykorzystywana do buchalterii szeroko pojętej. W tym wypadku mam wrażenie dość kreatywnej. Otóż obliczono, jak zmieniła się emisja spalin i dwutlenku węgla przez ostatnie 12 lat. O ile spadła dzięki elektryfikacji, hybrydyzacji, i okazało się, że nie spadła, praktycznie się nie zmieniła, co da się wytłumaczyć. Jeździmy coraz większymi, coraz cięższymi autami, SUV-ami, które co prawda mają coraz mniejsze silniki i w testach wykazują się niewielkim zużyciem paliwa, ale tak realnie palą niejednokrotnie więcej, dużo więcej niż ich starsze odpowiedniki, zwłaszcza w trakcie jazdy z wysoką prędkością. Natomiast puenta, czy raczej wnioski, do których doszli urzędnicy z Brukseli, jest taka. Aut spalinowych powinno być jak najmniej, a zamiast nich, rzecz jasna, elektryczne. Średnia w Unii Europejskiej, średnia, którą zaniżamy, to 14%. 14 nowo rejestrowanych aut na 100 to elektryki i kto wie, czy nie zbliżamy się do sufitu, jeśli o to chodzi. Nie wiem, jakie warunki mają zapewnione blokowiska i ich mieszkańcy w Holandii, Francji czy w Niemczech, ale wiem, że w dużych miastach w Polsce auta elektryczne albo są dla zajawkowiczów, albo osób, które mało jeżdżą i ładowanie raz na dwa tygodnie nie jest dla nich problemem, bo z rok temu podjęliśmy próbę założenia ładowarki na parkingu podziemnym budynku oddanego do użytku ze 3 czy 4 lata temu i było to po prostu niemożliwe, co mam nadzieję nie jest normą we wszystkich spółdzielniach czy wspólnotach. W sprawie elektryfikacji głos zabrał ponownie Akio Toyoda. Według szefa Toyoty auta na prąd mogą zdobyć w przyszłości maksymalnie 30% rynku, gdyż nie są one w stanie zapewnić mobilności każdemu. Dodał też, że jak do tej pory nikt, zwłaszcza media, nie wyjaśnił nam, czemu to akurat auta elektryczne mają być promowane jako najlepsze rozwiązanie na przyszłość. A skoro przy szukaniu alternatywnych rozwiązań jesteśmy, jak jest zima i zimno, a u nas to przecież przez pół roku jest, to z zasięgiem elektryków dzieją się cuda. To wiemy. Ale jeszcze zabawniej jest, gdy mamy elektryczne auto dostawcze. E-Sprinter ma 100 kilkanaście kilometrów zasięgu. Nie zimą. W ogóle. Przy zwykłej ładowarce sieciowej to się często nawet ładować nie chce, jak jest na minusie. Alternatywą mają być i pewnie będą odpowiedniki wodorowe. I dosłownie kilka dni temu koncern Stellantis ogłosił, że rusza z produkcją aż 8 wodorowych modeli. Ciekawostka numer 1, część z nich będzie produkowana w Gliwicach. Ciekawostka numer 2, to 8 modeli to tak naprawdę 2 modele, bo chodzi o średniego vana, w zależności od marki jest to Scudo, Jumpy, Vivaro albo Expert, i dużego vana, czyli Jumpera, Ducato, Movano i Boxera. Mniejsze mają 400, większe 500 km zasięgu, uzupełnienie paliwa zajmuje kilka minut. Cen jeszcze nie ma ani we francuskim, ani polskim konfiguratorze. Podejrzewam, że będą one około 20% wyższe niż odmiany elektrycznej. A sensu w tym dużo, dużo więcej. A skoro przy cennikach grzebiemy, Skoda rozpoczyna sprzedaż nowych Superba i Kodiaka. Najtańszy Superb z silnikiem 1.5 TSI, 150 koni, skrzynia automatyczna, kosztuje 175 tysięcy złotych. Kodiak
210 tysięcy, ale to dlatego, że początkowo dostępny będzie wyłącznie diesel i to ten najmocniejszy, 190 koni z napędem na 4 koła, 150-konny, również 2-litrowy diesel, też z automatem, ale napęd na przód, 190 tysięcy. Odmiany benzynowe i doładowywane z gniazdka pojawią się później, ale coś czuję, że bez 170 tysięcy za 1.5 TSI to się nie obejdzie. I ciekawostka, sprawdziłem, ile kosztował Kodiak w dniu premiery w 2016 roku. Najtańszy 1.4 TSI, 125 koni z manualem, którym się nie dało jeździć, bo ta skrzynia z tym autem źle współpracowała, 90 tysięcy. Ale najmocniejszy diesel z automatem i 4x4, 150 tysięcy. I choć kusi clickbait, Skoda podrożała dwa razy, kiedyś 90, teraz 210 tysięcy, to uczciwość nakazuje postawić obok siebie wersję za 150 i tę nową za 210. Ale i tak, najdziwniejsze jest w tym wszystkim to, że nowe Skody, po pierwsze, nie są elektryczne, a po drugie, są z dieslem. Tak bardzo nacenzurowanym ostatnio. Ale w dużych i ciężkich samochodach ten rodzaj napędu jest po prostu najrozsądniejszym wyjściem. Ciekawostka z BMW teraz. Nowością na rok 2024, oprócz kilku modeli, na przykład elektrycznej piątki, czyli i5, jest pewne rozwinięcie układu autonomicznej jazdy, który powoli, zgodnie z przypuszczeniami, nie ewoluuje w stronę jazdy bez trzymanki, a coraz większej liczby asystentów, z których niewiele osób korzysta. I które to, ale to tylko moje zdanie, moje doświadczenie, na dłuższą metę mogą niekorzystnie wpływać na nasze bezpieczeństwo. Czemu? Bo nie działają cały czas, a tylko w określonych warunkach i my się do nich trochę przyzwyczajamy, na przykład na autostradzie, ale jak z niej zjedziemy, nie trudno o pomyłkę, choć w tym wypadku chyba problemu nie będzie, gdyż nowy system będzie umożliwiał zmianę pasa, czyli jedziemy autostradą, w tym trybie autonomicznym powiedzmy, i oczywiście, że musimy trzymać ręce na kierownicę i zerknąć w lusterko, zanim zmienimy pas, ale o ile będzie on wolny, to nasze auto samo zmieni pas. Czy zrobi to tak jak stereotypowy kierowca BMW? Prawdopodobnie nie, bo po pierwsze domyślam się, że manewr zostanie wykonany prawidłowo, czyli z włączonym kierunkowskazem, po drugie spokojnie, po trzecie bez mrugania długimi, by ten przed nami zjechał, czyli bez sensu. Za miesiąc, niecały, 26 lutego, ruszają targi motoryzacyjne w Genewie i też są bez sensu. Będzie na nich 8 marek, 3 znane, Isuzu, Renault i Dacia, te dwie ostatnie chyba się zagapiły po prostu i potwierdziły, że będą, zanim reszta potwierdziła, że nie będzie. Jedna, którą poznajemy, czyli MG, i 4, BYD, Lucid, Microlino, to te szwajcarskie wozidełka, oraz Pininfarina, czyli bardziej biuro projektowe, które w nowej rzeczywistości, czyli domniemanej chińskiej ekspansji, świetnie się odnajduje. Z targami w Genewie widzimy się w tym roku, zapewne po raz ostatni, szkoda, a czemu ta ekspansja ma być domniemana? Znowu, to tylko moje zdanie, moja prognoza, ale uważam, że zaledwie 3-4 chińskie marki mogą odnieść jako taki sukces na naszym kontynencie. I poza jedną już wyłonioną, czyli MG, będzie to BYD prawdopodobnie, a co dalej, to jeszcze nie wiem. I z tych czterech chyba tylko jedna ma szansę dostarczać nam samochody spalinowe i będzie to prawdopodobnie MG, działające z powodzeniem i pewną przewidywalnością, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w Europie Zachodniej. Bo że cena to nie wszystko, to już wiemy od dawna. Przypomnę, że w 2010 roku mieliśmy w Polsce markę Tata. Niskie ceny, dobre wyposażenie. I co? 2 lata wytrzymali. Jaka to była okazja kupić tanie auto marki Tata, przekonali się ci, co je chcieli po 3 czy 4 latach sprzedać. I było to praktycznie niemożliwe, a procentowa utrata wartości była przeogromna. A na koniec mam dla Państwa jeszcze ciekawostkę ze Stanów. Przez ostatnie lata, przez to grzanie elektryków, zdążyliśmy pożegnać większość ikonicznych konstrukcji ze stajni Dodge'a, Chargera i Challengera, Forda, Mustanga i Chevroleta Camaro. Jednak pogłoski o śmierci okazały się przesadzone. Camaro to faktycznie przeszłość, będzie do czego wracać pewnie niedługo, ale Mustang żyje i ma się dobrze, a Dodge, choć miał się skupić na SUV-ach i crossoverach, szykuje nowego Chargera z dopiskiem Daytona. Auto miało być wyłącznie elektryczne, ale wiele wskazuje na to, że oprócz odmiany na prąd będzie też wersja benzynowa i to nie byle jaka, z podwójnie doładowanym rzędowym 6-cylindrowym silnikiem o pojemności 3 litrów, 420 albo 540 koni. I cóż, nie jest to doskonała wiadomość. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, ale nie wszystko, jeżeli chodzi o ten tydzień, dlatego że już w środę test samochodu, który Państwo prosili, będzie to MG HS, czyli ten większy i droższy, całkiem niezły. W tym tygodniu również warsztat i sprawdzenie przed zakupem auta używanego. To wszystko na dziś, kłaniam się pięknie, do zobaczenia.